Nazywam się Jan Wiktor Soroko i zapraszam wszystkich Państwa do naszej świetlicy Multikulti na godzinę 6, najbliższą sobotę, niedzielę oraz poniedziałek, albowiem gościć będziemy niezwykłego świadka historii, choć tak naprawdę historia ta więcej mówi o przyszłości i jest wielką przestrogą niż opowiada o losach 250 tysięcy ludzi zamordowanych, a właściwie zagazowanych w obozie śmierci Sobibór. Jest to też opowieść o tym, jak wielką machinę śmierci uruchomiła III Rzesza. Ćwierć miliona ludzi, zaledwie kilkanaście miesięcy. Ludzi, którzy nie zdawali sobie nawet sprawy, że prosto z rampy kolejowej trafiają do komory gazowej. Tomasz Toivi Blatt jest bohaterem powstania w Sobiborze. Była to jedyna ucieczka na tak wielką skalę z obozu śmierci, z obozu koncentracyjnego. Zbiegło wtedy 320 ludzi, choć wojnę przetrwało zaledwie 52. Obecnie przy życiu pozostaje tylko 4. Dlatego bardzo się cieszę, że pan Tomek jest z nami i w sobotę o godzinie 6 opowie o powstaniu i swoje losy po angielsku. W niedzielę zapraszam całą Polonię, bo spotkanie będzie zorganizowane w języku polskim też o godzinie 18. No i jeszcze jedno spotkanie w poniedziałek o godzinie 6 wieczorem w naszej świetlicy Multikulti pod adresem 1000 North Milwaukee. To jest skrzyżowanie Milwaukee i Augusta, zaraz obok Muzeum Polskiego w Ameryce, przy highwayu. Można powiedzieć, że na Trójcowie, bo z naszych ogień widać Kościół Świętej Trójcy. Jest to, jak mówiłem, bardziej opowieść o przyszłości, bo jest to też przestroga o tym, jak kończy się, jak może się skończyć demokracja, w której zaczyna brakować wolności. Jeśli nie będziemy walczyć o obywatelskie prawa, państwo totalitarne, państwo policyjne, prędzej czy później może nam je odebrać. Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Gdybyśmy zapytali tych 250 tysięcy ludzi zamordowanych, którzy sobie nawet nie zdawali sprawy z własnego losu, jaki ich czeka w tym obozie i jak skończy się ich życie, pewnie nikt w najczarniejszych koszmarach nie wywróżyłby sobie takiego losu jeszcze rok przed tymi wydarzeniami. Także kto wie, jak będzie wyglądać świat za 10-20 lat. Niemcy, kraj o wielkiej tradycji, wielkiej kulturze, wielkich nazwiskach, wielkich filozofów, muzyków, kompozytorów, w ciągu zaledwie jednej dekady zmienił się w kraj nazistów i wiemy, jak to się potoczyło. Będę też pana Tomka prosił o to, żeby opowiedział swoje późniejsze losy po powstaniu, które wybuchło w październiku 1943 roku, jak przetrwał zimę 1943 roku, jak dotrwał do wyzwolenia, ale też chciałbym, żeby się cofnął do Izbicy, do miasta, w którym się urodził, miasteczka w 1927 roku. Jest synem Piłsudczyka, polskiego oficera żydowskiego pochodzenia, który w nagrodę za swoje bohaterstwo został uhonorowany licencją na alkohol, także w tym małym sztetlu, miasteczku prowadził sklep monopolowy i tak oto młodą rodzinę została wojna. Miasteczko położone w dolinie zostało otoczone i zamienione na getto. Chciałbym, żeby opowiedział, co to znaczy mieszkać w getcie. Rodzice próbowali młodego Toiviego uratować, wystawili mu nowe papiery, załatwili, on próbował uciekać, ale ucieczka skończyła się niepowodzeniem. Złapano go, wrócił do rodziców, no i właśnie z tego getta codziennie, nie dość, że dowożono Żydów z całej Europy, tak samo ich właśnie wywożono do najbliższych obozów śmierci, do Treblinki, do Bełżca, do Sobiboru. No i tam byli po prostu metodycznie mordowani. Także chciałbym, żeby te losy przedobozowe i poobozowe też były częścią jego opowieści. I jeszcze taki mały, prywatny rys tej historii, albowiem poznałem pana Tomasza Blatta osobiście w bardzo tragicznych okolicznościach. Na spotkanie w Polsce mówił mi mój tata, poleciałem na 75. urodziny swojego taty, ale już nie spotkaliśmy się i on mi właśnie mówił z Tomaszem Blattem, ale tego spotkania nie doszło, ponieważ mój tata zginął kilka dni wcześniej w wypadku samochodowym. Ja w tym momencie byłem w Norwegii i montowałem krótki film o tacie na jego 75. urodziny i też nie zdążyłem mu tego pokazać.
I tak oto minął rok. Spotkaliśmy się z Tomaszem Blattem w zeszłym roku, kiedy był w Polsce. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie Iwana Dymianiuka, a przy okazji w Polsce była ekipa z Discovery Channel i oni filmowali pana Tomka, filmowali jego, ponieważ pracowali nad cyklem programów mówiącym o tym, jak właśnie Trzecia Rzesza zbudowała wielki aparat śmierci, czego kulminacyjnym elementem był właśnie obóz śmierci w Sobiborze. I może jeszcze zdradzę Państwu z, nazwijmy to, prywatnego życia pana Tomka, to, że byłem też świadkiem od takiego spotkania niezwykłego. On, teraz 85-letni weteran, odkrył zaledwie 2 lata temu, że ma wnuka. I się okazało, że ma wnuka, który rodzi się w Niemczech. Więc mimo tego, że cały czas przez te lata, bo przecież to już kilkadziesiąt dobrych lat, prawie wiek minął, cały czas dręczą go koszmary, ma w sobie dużo wybaczenia, nie ma zemsty w sobie i też po prostu, jak mówię, odnalazł wnuka, który się okazał być Niemcem. W 1984 roku spotkał się też z jednym z komendantów obozu Sobibór. Mimo tego, że zginęło tam 250 tysięcy ludzi, sprawiedliwość nie dopadła wszystkich morderców. Jak sam pisał w tym wywiadzie z byłym oprawcą, gdyby dolepić mu brodę, wyglądałby jak święty Mikołaj. No i takie pytanie właśnie, kto z nas, jakby się zachował w takich okolicznościach? Kto znalazłby w sobie odwagę, żeby godnie w tak tragicznych okolicznościach znaleźć swoje człowieczeństwo, a kto by się w nim zagubił? I jak później oceniać takie losy? Życzyłbym sobie i życzyłbym wszystkim nam, żebyśmy po prostu nie mieli nigdy takich doświadczeń, jakie spotkały Tomasza Blatta. I zapraszam Państwa, żebyśmy posłuchali tej opowieści, bo to jest kawałek prawdziwej historii i to jest ta historia, przed którą należy przestrzec. Dziękuję i do zobaczenia w Multikulti. Przede wszystkim w niedzielę o godzinie 6. Zaczniemy projekcją filmu fragmentami, który powstał na podstawie książki Blatta, a później zapraszamy zarówno do jego, na jego opowieść, jak i do dyskusji. Dziękuję.